witam bardzo serdecznie mieszkańców regionu i zapraszam gorąco na kolejne Dni Warty 2018. W tym roku na stadionie miejskim w Warcie, a także na placu targowym przy ulicy Tadeusza Kościuszki odbędzie się kolejny cykl fantastycznych plenerowych imprez. Gwiazdami tegorocznych Dni Warty są Michał Szpak, zespół Warius Manx i Kasia Stankiewicz. To nie Hollywood, rzeczy prostych cud, tych najbardziej pospolitych właśnie. A także zespół Kri i Aleksandra Szwed. Ponadto zorganizowana zostanie strefa kibica, ponieważ jak Państwo wiecie, za chwilę rozpoczyna się Mundial 2018. Także mecze i rozgrywki sportowe wpleciemy w nasze uroczystości. Bo tutaj na stadionie MKS Jutrzenka Warta pojawi się strefa kibica i dwa ogromne telebimy, na których będzie można obejrzeć mecz reprezentacji Polski, która walczyć będzie z Kolumbią 24 czerwca. Bardzo Państwa serdecznie i gorąco zapraszam. Oprócz tego nie zabraknie oczywiście lokalnych artystów i zespołów. W ramach lokalnej, regionalnej sceny muzycznej wystąpią m.in. Warta Folk Band, Gino i Grażyna Band, a także sąsiedzi z zamiedzy, czyli Kumpele Wróbele, bo taką wymianę kulturalną postanowiliśmy w tym roku uruchomić. Będzie masa atrakcji dla dzieci, specjalna kreatywna strefa dla najmłodszych i dla ich rodziców. Ogromny park dmuchanych zamków dopełnią tego wspaniałego widowiska, no i oczywiście stoiska gastronomiczne. Bardzo Państwa gorąco i serdecznie zapraszam i polecam. Przy okazji tegorocznych Dni Warty chciałbym Państwu zaprezentować najmłodsze wydawnictwo, najświeższe wydawnictwo Warskiego Centrum Kultury. Płyta zespołu folkowego Warta Folk Band. Na płycie znajdują się piosenki ludowe z regionu sieradzkiego, z okolic Warty i Jeziorska, a konkretnie pochodzą z repertuaru zespołu śpiewaczego Jezioranki. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do nabywania tej płyty. Będzie na pewno wspaniałą pamiątką z Warty i uzupełnieniem tych przeżyć, które Państwo z Warty wywiozą. Polecam i zapraszam.